Cześć kochani, witam serdecznie z tej strony Gelek i dzisiaj mamy taki tytuł Exterminator. Exterminator, no strzelawka typowa, automatowa. Tutaj widzimy demko właśnie. Gra została wydana w 1987 roku przez firmę Taito. Tutaj widzimy co, jak opis... O właśnie, tutaj mamy planszę tytułową, 87 rok, przepraszam, Taito Corporation. Dobrze, zaczynamy w takim razie rozgrywkę, wrzucamy sobie 3 żetoniki i startujemy. Runda pierwsza. Dość cicho ta muzyczka jest, nie wiem jak to się nagrywa, z jakim poziomem, ale tu u mnie jest dosyć cicho. No. O. Latające oczy, no tego jeszcze nie widziałem, słuchajcie. O, wszedłem sobie. I co ja tu mam zrobić? Coś tu trzeba zrobić chyba. To nie wiem zupełnie co. A, też strzelać, no tak. Dziwne, żeby cokolwiek inaczej w tego typu grze można było robić. O, zaraz mnie pożrą, patrzcie. Już mnie pożarły. Koniec! To jedno życie było tylko. I nie ma kontynuacji. No, będzie ciężko. Słuchajcie, musicie trzymać kciuki, żeby nam się udało. Bo nie zanosi się tutaj, żeby było łatwo i przyjemnie, jak to w niektórych grach bywa. Może gra na początku nie wydaje się taka trudna, ale no te zasady, że brak kontynuacji i tylko jedno życie, to tak raczej. Aha, tutaj trzeba zbierać te. Dobra. Spierdzielam, popatrzcie. O, już wyszedłem sobie. Czekajcie, czy ja mam to łapać, czy mam nie łapać te czerwone? Chyba... Nie wiem, już sam spejcie. One się rozmnażają, patrzcie. No, kończy mi się życie. Zaraz będzie po mnie, już jest po mnie. No nie jest prosto, nie jest prosto. Lecimy dalej. Trzeba to omijać, widzę. Bo to nie przynosi nam chluby. O, są roboty, to trzeba zbierać. To trzeba zbierać. Dobra. Wychodzę stąd, bo nie chcę tu siedzieć. O. Widzicie, mnożą się. O! Zaraz będzie po mnie, jak nie przyjdzie ten niebieski taki ludek, którego można zastrzelić. No właśnie, już jest po mnie. Czy będzie wpis tym razem? Nie ma wpisu. Dobrze. Wrzucamy, powiedzmy, no ile wrzucić? 5 żetonów wrzucimy. Więcej chyba nie ma co. Gra niestety, że tak powiem, zamyśle twórców chyba nie miała zachęcać
do dłuższego grania, bo gdyby było inaczej, to by przecież dali kontynuację. A tutaj tej kontynuacji, jak widzicie, nie ma. No nic. Mówi się trudno i gra się dalej. O, tu mamy, widzicie, te. O, nie złapałem, nie! A to było, że tak powiem, dodatkowa energia życia, czy jakkolwiek to zwał. Dobra. O, te rozmnażające się pojawiły się już. No i teraz mamy jedno i drugie. O. Nie wiem, będę chyba unikał. Zamiast strzelać, bo to... Sami widzicie, jak to wygląda. O, patrzcie, co to było? Coś się wynurzało. O, dobra. Dobra. Oj, nie złapałem. Nie! Nie złapałem znowu. Nie! No masakra jakaś. Ojej. Nie. O! Łap, dobra. Dobra. O. Ale wpis jest za to. Oj, nie w tą stronę idę. G. E. L. No, ostatnie miejsce, ale wpis jest. No to lecimy dalej. 4 żetony nam zostało. A w zasadzie w tej chwili już 3. Ja będę teraz, słuchajcie, próbował zrobić inną taktykę. Będę teraz starał się, tak jak mówiłem, już unikać ich. Nie strzelać do nich, tylko po prostu unikać. Aha, tutaj przez te przeszkody to niektóre nie mogę przechodzić w ogóle. One mnie blokują też. Oj. O, są niebieskie, dobra. Niebieskie trzeba łapać. O, dobra. Oj. Oj. Niedobrze, panie Bobrze. Co to, jakiś nalot na mnie tutaj zrobiły? A mnie się już energia kończy życiowa, no i właśnie się skończyła. Czy będzie wpis? Nie ma wpisu. Ale jest kontynuacja, bo są żetoniki, haha. No nie wiem, czy ta gra była... miała popyt, że tak powiem, na tych arcade'ach. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja bym w nią, powiem wam szczerze, no raczej chyba nie zagrał. Aż tyle razy, ile tutaj to robię. Bo w żaden sposób nie była zachęcająca do dalszej rozgrywki. Raz, że trzeba było zaczynać wszystko od początku, tak naprawdę. Ciężko było tutaj cokolwiek ugrać, no chyba, że ktoś był, nie wiem, niesamowicie zręczny. Dobra, przechodzimy dalej, pierdziłaniu. I wiecie, no nie wiem, no ja bym na pewno więcej niż jednego żetona na to nie poświęcił, gdybym już miał grać w coś. Jedyna okazja, można tu się wyszaleć za darmo, mając emulator, który można sobie bezpłatnie ściągnąć i zainstalować, tak jak ja to żem uczynił, i potem grać w różności tego typu właśnie, wspominając lata 80, 90. Koniec filma. Dobra. 2 żetony zostało. O, kamień niektóre można rozwalać, niektórych nie można rozwalać.
One za mną jak gdyby leciały? Nie wiem jak to... Dobra, sobie stańmy może tutaj. A! Znowu... O, dobra, łapam. Nie złapałem, no nie! Koszmar! Dobra, teraz złapałem. To może kawałek dalej dojdziemy tym razem. No patrzcie, jak się uwzięły na mnie. Paskudy! O. Spierdzielaj. No, może się uda gdzieś tam dojść. No, chyba nie tym razem. Ostatni kredycik. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie tą grę, bo dla mnie ona jest słaba. Dla mnie ona jest słaba z uwagi właśnie na to, co mówiłem. No nie ma kontynuacji, no taka dosyć prymitywna w swojej istocie. Niełatwa na pewno. No i nie zachęca do dalszej rozgrywki raczej. Można sobie z nią zagrać powiedzmy tam raz czy dwa, no ale... Czy więcej razy, to nie wiem. Ciężko stosunkowo złapać cokolwiek z tych takich rzeczy, które tam wypadają, no nie wiem. No i wpis tylko raz miałem, więc też jakoś... Chociaż może i są lepsi te klocki. Osoby, którym tam się lepiej to udaje, aniżeli mnie, no. Wszystko możliwe, tak? Wszystko się zdarzyć może. O, teraz to co jakimś takim... O, tu jakiś smok. Dobra, to... O nie, chciałem to zastrzelić. No co jest? Nie, no po co ja tu wszedłem? Ja nie chciałem tu wejść. O, no i po mnie, dziękujemy państwu. O, no wpis jest tylko dobre, no niech będzie na pocieszenie. No ale i tak piąte, ostatnie miejsce. Dobrze, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnej z rozgrywki w dniu jutrzejszym. Cześć!